Przemysław Tychmanowicz, XTB Investing Masterclass. Rozpoczynamy kolejną rozmowę, a moim Państwa gościem jest Mieczysław Siudek, trader, twórca oprogramowania Smart Investor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym zacząć od takiej dość prostej, banalnego chyba pytania. Czy prognozowanie w obecnych czasach ma w ogóle sens, bo otoczenie jest zmienne? Czy jednak jest to trochę też wróżenie z takiej szklanej kuli? Ja jestem co do prognozowania sceptyczny, szczególnie tego, który obserwujemy w social mediach i generalnie w mediach. Uważam, że tutaj posłużyłbym się chyba cytatem z Barucha. Coś, o czym wszyscy wiemy, jest nic nie warte. Czyli w tej chwili jest tak szybki przepływ informacji, tak wszystko, ta informacja szybko dociera do inwestorów, że jest dyskontowana. Dla mnie, jeśli chodzi o prognozowanie, bardziej istotnym elementem jest to, co widzimy na wykresie, dlatego że duże banki, duzi inwestorzy finansowi, zresztą miałem okazję pracować w tego typu instytucjach, mają swój dodatkowy edge, mają swoje dodatkowe przewagi, które wykorzystują. I jedną rzecz, której oni nie mogą schować, no to jest to, jak oni inwestują, czyli te pieniądze z wolumenem muszą się pojawić na rynku. Jeżeli jakieś aktywo jest kupowane, to możemy zobaczyć. Jeżeli coś się dzieje na wykresie, to możemy zobaczyć. Oni nie pójdą na YouTube'a i nie będą nam opowiadali, co powinno rosnąć, kiedy się wojna skończy, kiedy skończą obniżki stóp procentowych. Oni mają dodatkowy edge. Skąd? Jak? My takich zasobów na pewno nie mamy. W związku z tym łatwiej śledzić wykresy, zobaczyć, co tam się dzieje, jeśli chodzi na przykład o postrzeganie koniunktury teraz. Tak? Bo wszyscy zadają sobie pytanie, czy mamy dołek na akcjach, czy nie. Popatrzmy na cykl biznesowy, popatrzmy, co się dzieje, tak jak mówił Marfi, co się dzieje z obligacjami, co się dzieje z towarami, co się dzieje z akcjami. W jakich one są trendach? Czy są kupowane, czy są sprzedawane? Popatrzmy na płynność na rynku, popatrzmy na to, co się dzieje w tej chwili. Parafrazując, przed chwilą miałem wykład o tym i mówiłem między innymi o cyklu biznesowym, że jesteśmy w fazie szóstej, kiedy wszystko spada. Spadają indeksy, spadają obligacje, spadają towary. Faza pierwsza odwrócenia odbywa się wtedy, kiedy obligacje zaczynają rosnąć. No i proszę patrzeć, co się dzieje z obligacjami z 10-latkami, w tej chwili z 100-latkami. One pierwsze pokażą nam ten moment, kiedy będziemy mogli zacząć się przygotowywać do kupowanie akcji. To tak samo jeśli chodzi o sektory poszczególne, tak? Czyli co się dzieje w biznesie. My się zadajemy pytanie, które sektory będą mocne, które nie. Popatrzmy, które sektory są kupowane. Czy w tej chwili silniejszą siłę relatywna jest na spółkach typu zajmujących się ochroną zdrowia, czy na przykład pojawia się na bankach, czy na spółkach technologicznych. To nam mówi o tym, jak duzi inwestorzy postrzegają koniunkturę, gdzie my jesteśmy w tej koniunkturze. Na wykresie trzeba szukać takich informacji, nie w mediach. No właśnie, trochę pan wbija tutaj nóż w plecy. To znaczy, że wykres powie więcej niż media, niż tak. Tak uważam. Dlatego między innymi na tej konferencji postanowiłem przedstawić swoje odmienne zdanie, choć początkowy tytuł konferencji był Graj to, co widzisz, nie to myślisz. To jest sentencja, którą Bryce Gilmour w Trading Roomie nam codziennie powtarzał, żeby patrzeć, co się dzieje, aktywne pieniądze. Rynek może być w beście, ale dzisiaj może rosnąć, bo na przykład jest taki sentyment, są kupujący. Też są różne, jest typ różny, różny typ inwestorów i to też, no, chyba nie udało mi się tego wyartykułować, ale to jest bardzo ważna informacja. Myślę, że dla osób inwestujących i cokolwiek robiących na rynkach, tym bardziej, że przez moją 30 lat na rynkach, ja miałem okazję przeżyć bessę internetową, tak samo hossę internetową, manię internetową, zarządzałem wtedy funduszem, czy bessę 2007-2008 roku. Obecni inwestorzy, mówiąc o tym, że 13, 12 lat jestem na rynku, oni nie znają sytuacji, jak wyglądała BES-a, jak się handluje w BES-ie, jak trafiają inny typ inwestora na rynek. Jak nazywam ich buffetami, tak? Takie smart money, które kupują wartość. Kupują wartość i ten sposób kupowania jest zupełnie inny, niż to robią fundusze, które inwestują w trendzie. Taka BES-a oddziela mężczyzn od chłopców? Nie powiedziałbym tego. To jest kwestia raczej znajomości i wiedzy. Usłyszycie Państwo w mediach, że na przykład duża zmienność jest przychylna dla inwestorów. Według mnie nie. Tam się nie da, to jest tak zwany risk off, tam się nie da wtedy prowadzić pozycji z dobrą kontrolą, kontrolować ryzyko. A to jest kluczowe. Kontrola ryzyka przy inwestycjach jest kluczowa, bo po pierwsze nie trać przy inwestycjach. Jeżeli jesteś w stanie kontrolować ryzyko, to już jesteś do przodu. Zyski przyjdą z czasem. A w przypadku dużej zmienności, właśnie wtedy, kiedy jest BES-a, i to jest sposób, jak kupują Buffety, czyli ci inwestorzy kupujący fakt. Wiem, sam to robiłem, tak? Czyli taki Buffett, no może taką dygresyjkę zrobię. Buffett, pamiętam, kupował bank w 2008 roku, kupował Bank of America, ogłosił, że ma tam duży pakiet. Chyba to było 8 albo 10 dolarów, nie pamiętam w tej chwili, ale ja kupiłem po 4 dolary, byłem lepszy. Ale jak ten Bank of America spadł do 2,5, to ja nie wiedziałem, co ja zrobię. Myślałem, że
nie miałem stopa. Uważałem, że jest tak tanio, że taniej nie może być. Obecnie po spadkach kosztuje Bank of America 30 dolarów, chyba Buffett jeszcze ma. Ja już jak wrócił do 5, to pożegnałem się z tym. Z kwestią właśnie tego podejścia. Co znaczy? Co dla niego znaczy 60% strata, co znaczy dla nas, inwestorów indywidualnych, tak, którzy kupują wartość. Ja też tak zachowywałem się w funduszu. Tak? Jeżeli na przykład byłem świadomy, że kupuję spółkę, która na przykład ma działki wtedy w Warszawie, które są więcej warte niż kapitalizacja spółki, to ja nie broniłem tego kursu w żaden sposób, tylko cieszyłem się, jak spadnie i mogę kupić więcej. Bo to jest dla mnie kupowanie. Ja nie miałem stop lossa. To nie jest rynek lewarowany dla mnie. Mogłem inwestować, kupować to w zupełnie inny sposób, taki kupuj tanio. Tak? Dla inwestorów indywidualnych to zupełnie coś innego znaczy. Przykład tego mojego Banku of America. No właśnie, inwestorzy indywidualni. Wspomniał pan, że na wykresie można zobaczyć aktywność dużych graczy. Czy inwestorzy indywidualni mogą w zasadzie tylko dosiadać się do tego pociągu, czy oni mogą go wyprzedzić? Wyprzedzić, nie dosiadać. Obserwować to, co oni robią. Czyli słuchać się tego, co widać na wykresie. Czyli faza akumulacji tak samo. To nie jest... Te procesy nie odbywają się jednodniowo, czy dwudniowo, czy trzydniowo. Taka akumulacja na dolarze przed wzrostami trwała kilka lat przed tym, co się dzieje. W tej chwili teraz, że dolar na przykład dał sygnał zmiany charakteru w ruchu, tam się pojawiła duża podaż, jak na dni sobie patrzymy, z punktu widzenia tygodniowego wykresu tam nie widać zmiany trendu jeszcze, nie widać niczego, ale zmiana charakteru i bary podażowe jakieś pojawiły, świadczą o tym, że dolar co najmniej wszedł w trading range, który będzie albo reakumulacją, albo dystrybucją. Na razie to, co widać, raczej wskazuje na to, że dolar jest sprzedawany w tej chwili. A wszyscy boją się w tej chwili dalszych wzrostów dolara, bo jest pewna mania. No. Wykres mówi coś innego. No właśnie, jak pan dzisiaj patrzy na wykresy, no bo rynek to też przecież waluty, surowce, akcje, indeksy. Widzi pan takie jakieś wyraźne sygnały, które się rysują, które mógłby pan już uznać, że tak, to jest ten moment, żeby faktycznie się tym zainteresować? Nie, dlatego że się w tej chwili, jeśli chodzi o, wspomniałem tutaj o cyklu biznesowym, jesteśmy prawdopodobnie jeszcze w szóstej fazie tego cyklu biznesowego, kiedy wszystko spada i w tej chwili wszystkie oczy na obligacje. Czyli obligacje pierwsze, zresztą w tej chwili duże wolumeny pojawiły się stopujące na obligacjach, czyli duzi inwestorzy, rynek obligacji jest generalnie większy od rynku akcyjnego. Duzi inwestorzy zaczynają kupować, zamykać pozycje krótkie na obligacjach, czyli oni uważają, znaczy tam nie ma procesu akumulacji jeszcze, ale pojawiają się tacy bufeci, którzy mówią, o, jest tanio, ja kupię, ale to nie znaczy, że nie będzie taniej. To jest ten proces, to jest ten etap kupowania, tak jak Buffett. On kupował za 8 dolarów ten bank, a on spadł do 2. On sobie mógł na to pozwolić, dlatego że on przy całej panice on sobie mógł dokupić jeszcze po 6, pewnie po 4. No właśnie, to jest taka strategia, że im gorzej, tym będę dobierał. Tak, tylko teraz to jest pytanie, czy ja mam departament ryzyka, czy ja mam żonę, która mi zajrzy w portfel i powie, uuu, bracie, tak dłużej nie pojedziemy. To jest pytanie, gdzie każdy ma swój ten departament ryzyka, a na rynku lewarowanym to jest margin call, który bardzo szybko mówi do widzenia. Zresztą wystarczy spojrzeć na tego typu dużą zmienność i można popatrzeć na wyniki i notowania brokerów, jak rosną. To taka ciekawostka, tak? Wszyscy mówią, że najłatwiej się zarabia w trendzie. Proszę zauważyć, że w trendach, jak się pojawiają silne trendy, to najmocniej rosną akcje brokerów typu właśnie takich, no, którzy no, powiedzmy, grają, znaczy, są stroną transakcji. Są stroną transakcji, tak, mhm. na dobre określenie. Czy to oznacza, że pan dzisiaj, jak patrzy na rynek, to stoi przede wszystkim z boku, czeka na ten moment? Nie, intradayowo, znaczy jeśli chodzi o jakiekolwiek inwestycje w dłuższym terminie, to pierwsza rzecz, czekam na sygnał od obligacji, że mi powie, że coś ciekawego, coś się dzieje. Potem kolejny etap, jeżeli chodzi o, bo to rozumiem, myśli pan o inwestowaniu w akcje, tak, z punktu widzenia, ja zajmuję się głównie day tradingiem i staram się skupiać na tym, co się dzieje na kontraktach amerykańskich intradayowo. Mnie interesuje, mój trend to jest wykres 15-minutowy, to jest moja podstawa patrzenia, ale nie odwracam się od wykresu dziennego, dlatego że edge z wykresu dziennego czy tygodniowego daje mi, mówi mi o tym, że na przykład za chwilę mogą się pojawić buffety, czyli żeby to dobrze wytłumaczyć. Jeżeli normalny mój dzień pracy roboczy na kontraktach E-mini, S&P 500, bar minutowy, 10 tysięcy wolumen obrotu na barze, to jest bar odwracający, bo tam się pojawi wolumen stopujący i coś się zaczyna dziać, to w sytuacji takiej dużej zmienności, kiedy pojawiają się duzi gracze, duże fundusze, to nagle ja widzę tę dziesiątkę, ale za chwilę pojawia się dwudziestka, która ją nakrywa. Bo przychodzi gość, go nazywam słoniem, który nie zagląda na wykres jednominutowy. On nie jest codziennie na wykresie, on się pojawia raz na kwartał albo raz na ten. Po prostu on nie patrzy na takie rzeczy, tylko ładuje. I to jest wtedy jest, granie jest bardzo, bardzo trudne. Tak? I trzeba być na to przygotowanym, trzeba być świadomym ryzyka. Znacznie mniejsze pozycje
cięcie szybkie strat, nie podwieszanie, nie brnięcie w drugą stronę, broń Boże. Mhm. Mówi Pan o rynkach zagranicznych, a rynku polskiego Pan się w ogóle dotyka? Od dawna nie. Dlaczego? Władza. To, co się dzieje w spółkach, to, co się dzieje, sposób zarządzania, transparentność największych spółek mocno mi przeszkadza. Poza tym kwestia płynności. Tak, ja zająłem się rynkami, już dość dawno rynkami zagranicznymi, wtedy, kiedy dało mi tą swobodę, że można grać w obie strony równie dobrze. Zresztą sam byłem uczestnikiem dość dużym rynku polskiego, no i widziałem, jak pewne rzeczy się dzieją. Tak? No, tym bardziej to, co się dzieje w poszczególnych spółkach, no, nie sprzyja temu. I nie mówię, że tanio czy drogo, bo to ryzyko. Teraz ktoś może powiedzieć, że jak tłumaczenie, że Sasin wymyślił, strzelił z tym, co się stało na WIG-u 20, że ten WIG, że to się, krew się polała na rynku dlatego. Nie, to było widać wcześniej. Tam było widać podaż i sprzedawanie, wychodzenie z rynku. Prawdopodobnie w którymś momencie rynki, ktoś uzna, że tu jest tanio, pojawią się pieniądze. Prawdopodobnie tak. Kiedy? Nie wiem, zobaczymy. I tym wątkiem kończymy dzisiejszą rozmowę. Mieczysław Siódek był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo.